Witajcie, drodzy kochani. Jako, że oglądałem film znajomego mojego coachera o aniołach, to też chciałem coś kilka słów na ten temat powiedzieć. Otóż anioły to są istoty, można je podzielić na pozytywne i negatywne, prawda? Otóż anioły pozytywne nam pomagają. Każda osoba ma takiego swojego anioła stróża. Taki anioł, który po prostu nam pomaga w naszych codziennych zadaniach, w codziennej pracy. Ale musimy się jakoś po prostu odpowiednio zwracać do tego anioła, prosić go o oświecenie, prosić go o awans duchowy, prosić go o dodanie sił. Bo jeżeli nie będziemy rozmawiać z naszymi przewodnikami duchowymi, ja dodam, że tych aniołów możemy mieć jednego, dwóch lub więcej. To w zależności od tego, o jakich aniołach medytujemy i z jakimi aniołami chcemy tak naprawdę mieć kontakt. Także zwracanie się do tych aniołów spowoduje to, że, drodzy kochani, będziecie mocniejsi, będziecie silniejsi mentalnie, fizycznie, ponieważ te anioły wam, drodzy kochani, będą pomagać. Nawet w problemach życiowych, w różnych takich sytuacjach bardzo kiepskich, te anioły wam naprawdę, drodzy kochani, pomogą. Ale również chciałem powiedzieć coś o złych aniołach, ponieważ istnieją złe anioły, które po prostu mogą was kusić do pewnych rzeczy, które nie są w porządku. I właśnie z tym trzeba bardzo uważać, ponieważ w pewnym momencie mogą się być podsuwane myślokształty na taki, a nie inny temat, czy to jest temat na przykład zabicia pewnej osoby, czy to jest na temat seksu, czy to jest na temat czego innego, no po prostu zrobienie jakiejś głupoty drugiemu znajomemu, no to właśnie są te złe anioły, które nas kuszą do robienia złych rzeczy. Dlatego po prostu musimy uważać na te myśli, na te myślokształty, by nie ulegać tym złym myślokształtom i jakby odrzucać wszelkie zło, wszelkie złe myślokształty, które nie są jakby w porządku z naszymi zasadami moralnymi. Ja bym to tak ujął, ja bym tak to powiedział. Wielokrotnie są osoby, jakieś wróżki, jacyś szamani, jacyś coachery, coacherki, którzy się uważają za wielkich coacherów albo wielkie coacherki. A niestety te wróżki i ci szamanowie, ci guru, no nie są na takim poziomie, jaki powinni być. I również posiadają, oprócz tego, że posiadają jakąś tam X wiedzę, w cudzysłowie, posiadają również złe duchy, złe anioły, nawet bym powiedział demony. I po prostu starają się manipulować ludźmi. Starają się jakby zniewolić osoby, które są w ich jakby otoczeniu, prawda? Dlatego bardzo istotne jest to, by uważać na osoby, które nas otaczają, żeby żaden guru, żadna wróżka, żaden coacher nie zniewolił naszego umysłu, żeby po prostu nasz umysł nie był kontrolowany przez jakiegoś coachera, co nam powie dany coacher, czy co nam powie dany guru, to tak zrobimy, bo my musimy mieć własną inteligencję i rozważyć, czy ta decyzja jest tak naprawdę dobra dla nas, czy nie. Dlatego przestrzegam was, drodzy kochani, że również złe demony mogą posiadać pewni guru, jak również niektórzy mogą posiadać bardzo dobre anioły, które im po prostu pomagają. Są możliwe, że są guru na tym świecie, albo również wróżki, szamani, którzy po prostu mają bardzo dobre anioły, bardzo dobre duchy. Ale to wszystko dzięki radiestezji, dzięki badaniu radiestezyjnym, dzięki robieniu badań radiestezyjnych możecie sobie to, drodzy kochani, przebadać. Czy dana osoba tak naprawdę ma wysokie wibracje, na ile tysięcy bowis promieniuje, lub na ile tysięcy bowis ma negatywnego promieniowania, bo też są osoby, które negatywnie promieniują, że tylko zbliżymy się do pewnej osoby, już mamy zawroty głowy. Ja nie chcę tutaj wymieniać, ale miałem znajomych, którzy byli kilka lat, chyba dwa lata temu na harmonii, się zbliżyli do pewnych osób, no i potem mi się skarżył jeden młody chłopak, że po prostu miał zawroty głowy, bo zbliżenie się do pewnej osoby i miał wymioty. Znaczy, to po prostu są złe reakcje, złe energie, które dana osoba prezentuje sobą i jeżeli się zbliżymy do takiej osoby i nam się zaczęło robić źle, no ponieważ ta osoba ma po prostu bardzo, bardzo złe wibracje. Także to właśnie jest kilka takich słów, co chciałem zamienić na temat aniołów, ponieważ aniołowie mogą dokonać pięknych rzeczy w tym świecie, mogą nam pomagać, mogą powodować bardzo pozytywne zmiany w naszym życiu. Anioły mogą powodować, że spotykamy bardzo pozytywne osoby w naszym życiu. Dzięki aniołom można zapoznać albo bardzo fajną dziewczynę, bardzo fajną kobietę, albo kobieta może zapoznać bardzo fajnego chłopaka. To również dzięki oddziaływaniu dobrych aniołów.
Jeżeli ktoś ma intencję, żeby zapoznać kogoś dobrego, no to wówczas zwraca się z taką intencją do swojego anioła i po jakimś czasie automatycznie w tym matrixie, w tym syntetycznym świecie po prostu poznaje osobę, która jakby ma taki sam level, czyli taki sam poziom mniej więcej jak on. To jest właśnie takie zwracanie się z prośbami do aniołów i po prostu aniołowie już biorą to w swoje ręce i prowadzą ten cały proces. To by było mniej więcej na tyle. Jeszcze chciałem skomentować, iż nasza firma Energy Aaron produkuje aronit mineralny, czyli po prostu to są odpromienniki, które nas leczą, pomagają na zdrowie, one pracują 20-30 lat w zależności od natężenia promieniowania geopatycznego, promieniowania elektromagnetycznego. Także serdecznie Państwu polecam te odpromienniki, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie taki odpromiennik zakupić. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i do widzenia.